Dzień dobry, witam się z Państwem. Z tej strony oczywiście Nosorożec Nose i jesteśmy. Nagrywamy ten materiał na streamku, dlatego oczywiście dziękuję wszystkim, którzy są właśnie na streamku, którzy byli na tym meczu. I przede wszystkim też dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się mnie wspierać na Facebooku w formie Patronite'a, no i w formie wpadania na streamki, bo właśnie dzięki temu też jestem w stanie częściej to wszystko produkować i jakoś sobie żyć. Dlatego dziękuję wam bardzo. Kolejny materiał, kolejne wyzwania. Zmotywowany grą Pantheonem postanowiłem zagrać Yasuo, którym totalnie nie umiem grać. I oczywiście, żeby było ciekawiej, to będzie Yasuo w prawdziwym życiu. Czyli jakiekolwiek moje ruchy będę czuł, będę przeżywał. A ty tego doświadczysz. Także z góry przepraszam cię za wszystkie dźwięki, które usłyszysz. Ale mam nadzieję, że zobaczysz jakieś piękne place'y i piękne sytuacje. Może tym ci to zrekompensuje. Aczkolwiek nie spodziewałbym się zbyt wiele, bo to jakaś moja piąta gra Yasuo w życiu. Ale już miecz już jest na miejscu. Moje brodawy już są skupione. Muskane delikatnym wiatrem. Niczym pola lawendy. I czekam na niego. Na tego szpetnego chłopa z drugiej strony. Wszystkie raz hity mam. A co ty myślałeś? Że... O, zobacz go. Rozkubany jak się zakradł. Hi! Dobra. Rozgrzewam swoje ostrze. Musisz mi wybaczyć. Zed to jest ciężki matchup. Ale muszę go jakoś przycelować moimi wichrami. Wichry północy dadzą mi siłę. Dobra. Hej! Dobra. Może teraz? Nie, też dupa. Dobrze, że mam tego shielda. O ty, widziałeś jak dostał? Dobrze, że mam tego shielda w każdym razie, bo mi pomaga. Dobra. Już poczuł to. Poczuł to, jak kroję moją szabelką. Tylko nie mogę go z tego wiatra północy przycelować jakimś cudem. Dobra, wziąłem sobie Q, bo mi W niepotrzebne, bo nie umiem używać. Nawet ganka dostaję. Moja drużyna dba o mnie. O, podrzuciłem go. No to pięknie. To się dobrze zaczyna. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Fy! Cia! Py! Ja! O Boże, to są dobre dźwięki. Podobają mi się. Ja się dobrze bawię, nie wiem jak wy, ale ja się dobrze bawię. Także przepraszam, najważniejsze, że ja jestem szczęśliwy. Dobra. Dobra, nos wytarty. Idzie gang. Chodź tu! Widziałeś jaki shield postawiłem? Nawet mi nic chyba nie dał. Ale przynajmniej widać było, że potrafię użyć dwóch skilli naraz. A jak potrafisz użyć dwóch skilli naraz, to już jesteś naprawdę zaawansowanym zawodnikiem Yasuo. O Boże, jaką mi to radość sprawia, nawet sobie nie wyobrażać. Ha! He! Dobra. Teraz muszę jeszcze wymyślić jakąś dobrą sentencję, jak będę używał ulta. Dlatego, żeby dobra sentencja na ulta była, to będę po prostu inspirował się prawdziwym głosem Yasuo. Czyli tym, co on normalnie krzyczy. Ale jeszcze jestem niedoświadczony. O, ale trafiłem. Py! Dobra, nie wygląda to źle. Wygląda to całkiem dobrze. Moje Włochy teraz falują. To oznacza, że gotuje się we mnie moc wiatru. Dobrze jest taką grochówę zjeść, bo jak tym wiatrem wtedy... Jak tym wiatrem wtedy możesz się napędzać samodzielnie.
Dobrze go trafiam, dobrze, jestem dobry. Ja już umiem. Ja się nauczyłem już teraz. Cie, ty, kie. Dobra. Hua! No i co? Latałeś kiedyś tak wysoko? Chyba nie. Zobacz, jakie dodge vipery ścianą. Stawiam normalnie ścianę ze swojego pierda i nic nie przechodzi. To są jakieś przeciwpancerne pierdy. No dobra, nie rozmawiałem o moich pierdach. Skupmy się jednak na tej rozgrywce. Bo ja muszę go pokroić. Już mam 6 level, także ja bym chciał go zabić i zrobić moje combo. Może teraz, może teraz. O, jest! Dobra, dobra. Dobra, to było dobre. Ja teraz jestem tak nabuzowany. Moje doświadczenie wzrosło teraz. Moja pewność siebie teraz sięga z zenitu. Zenit to kiedyś był też chyba taki aparat. Ale to nie jest ważne. Moja wiedza się teraz nie liczy. Liczy się moja dynamika i ruch niczym wietrzyste nauki mnicha Giorgio z góry Ying. Nie wiem, dobra, nie wiem co powiedziałem, nie pytaj mnie. W każdym razie jakby ten jungler tu przyszedł, to ja go kroję. Ja się ich nie boję tym razem już. Spędziłem 40 lat w mroźnych regionach Suwałk, medytując. Ha! Py! No co, co ty myślisz, że możesz się bić ze mną? Przecież ja wykonuję tak dynamiczne ruchy i tak energiczne, że ty nie możesz. Ale lepiej się oczywiście cofnąć z tego względu, że mam 2200. Także jak ja wrócę z tymi itemami, to będzie dobrze. W ogóle Big Daddy z levelem 4 nas inwajduje, ja mam 7. Jak myślisz, co się może wydarzyć, jak on przyjdzie na moją linię? Nie wiesz? To ja ci to nagram i ci pokażę. Także spokojnie. Spokojnie udajemy się teraz na linię, żeby walczyć. Żeby pokazać mu techniki Dalekiego Wschodu. To jest wschód? Tak, no tak, nasz serwer to wschód. Ej, czajcie to? Chodzi do nich. Mam nadzieję, że ogarną. Dobra, ja przez ten czas robię perfekcyjną farmę. Znaczy, perfekcyjną, no robię jakąś farmę. I go wyłapię teraz po drodze. To zrozumie, że ze mną się je zadziera. Schowam się w chaszczach, tak jak Chińczyki w górach. I patrz, co się dzieje. Kurde, normalnie prawie się wykrwawiłem. Żartowałem, to wszystko było przemyślane i wykalkulowane. Teraz idzie ta skała tam za mną. Ale ja takie rzeczy widziałem w Chinach. Tam skały chodzą, także się nie boję go. Niech przyjdzie. To nie przyjdą! Iwan, posuń się. No przecież ja jestem posunięty. No to niech przyjdą! Dobra, przepraszam, wygłupiam się. Big Daddy ma level 5, ja mam 8. Co mi może zrobić Big Daddy? Patrz, ścianę stawiam pierna i nic nie może. Co ty biegniesz za mną dalej? Kołpaka chcesz poturlać? Ja ci zaraz poturlam. Tam są moi przyjaciele właśnie nawet. Tylko, że oni go nie widzą. Czemu go nie widzą? Co tu zachodzi? Dobra, nieważne. Ja mam swoje porachunki na linii. Tylko on ma 6. O, dobra, nieważne. Zdecydował się mnie nie zabijać. Dzisiaj los był dla mnie łaskawy. Dlatego napiję się kawy. Gdyby nie był łaskawy, to już nie miałbym takiej okazji, także... Był ciszej, żeby się szybciej poruszać. Muszę się poruszać niczym wiatr. Niczym zamaszysty monsun pierda grubej baby. Taki muszę być. Oczywiście wszystkie moje porównania muszą mieć w sobie jakiś wiatr, jakiś powiew czegoś. No bo jak wiemy, Yasuo to jest wietrzysty król. Go jakoś tutaj zaskoczyć. On się spodziewa tego, że ja chcę walczyć. Bo on już widział, że moje techniki to są techniki waleczne. To może tu go jakoś przycapać. Boi się. Widzę strach w jego oczach. Chodźcie! No, żartuję oczywiście, nie będę się rzucał jak jakiś wariat.
Zresztą to widać, że mnie może obić. Także muszę to zrobić jak wiatr. I co teraz? Mogłem robić combo moje i sprawdzić damage. Obym tak. Dobra, weźmy tego warda. To trafi? Nie, dobra, nieważne. Dobra, skupmy się. O, walczymy. No i tyle było z ciebie, chłopaku. No, mam nadzieję, że podobał wam się mój na szybko wymyślony okrzyk ulcioszka. Pewnie wam bebenki popełniają. Bebenki wam popełnią harakiri od tego wszystkiego. Jak już ma być popełnić, to już je popełnić. Dobra, teraz biorę turet. Boże, aż się sam śmieję z tej mojej głupoty. Wiatr jest najsilniejszym żywiołem na świecie. Nie wierzysz? To ci pierdnę w twarz zaraz. O, może skalniak. Dobra, nieważne, nie pierdnę mu w twarz. No to ja się po prostu cofnę. Teraz medytacja w Suwałkach, na mroźnych górach Sutetów. Co ja pomieszałem w ogóle? Beskidzkie góry, na których nie ma żartów. Czyli beskidzkie. Powinni mnie zdislajkować i zbanować ten film za herezję, które tworzę. W ogóle na tym kanale ja gram takie głupoty. To jest w ogóle, ja mogę tutaj wszystkie moje głupoty wylać i są ludzie, którzy mnie polubią za to. To jest najpiękniejszy kanał w sieci dla mnie. Najpiękniejsza forma realizacji. To jest taka moja sztuka z dupy. Dobra. Pieki! Dobra, chodź się lać, ja już jestem pewny siebie. Teraz już będę krzyczał jak Chińczyk. Ciekasz. Strach w oczach. Strach w pachwinach. Trzęsą mu się jajka. No i gdzie on jest? On tutaj żyć miał pod tym posągiem. A, on gankuje. No dobra, to fi, he, pi, ty, ki, py, pa, ke. Dobra, nie, ja przesadzam. Dobra, bierzemy te fale. Mam 104 miliony. Przecież ja nigdy tyle nie miałem na tej postaci, jak grałem. Ciekawe, kiedy wjedzie Malfight z tym Zedem po mnie. Pi, fu, he, ci, fi, he, pi, he, ty, pu, chodź tu, ki, fa. O kurde, ale stuląc stałem. Jezu, nie mogę się ruszyć. Normalnie jakby mi pięty wrosły w ziemię. Dobra, już mogę oddychać. Musiałem się uspokoić. O nie. Pi, fu, cia. Boże drogi, czy ja go mogę zabić? Ja go mogę chyba zabić. KIAFO! O Boże drogi, wspaniałe przeżycie. 4-0 na Yasuo, Boże. A, szkoda gadać. Wspaniałe życie. Dobra, wziąłem Static Shift. To jest taki oldschoolowy build na Yasuo. Kiedyś się robiło chyba Infinity i Statika i byłeś szczęśliwy. Także ja się przekonam, czy to jest prawdziwe szczęście i czy ja je przeżyję. Delikatnie stąpają moje stopy. Żeby czasem nie zaburzyć tego ruchu źdźbła trawy do takiego stopnia, żeby mnie usłyszeli. Bo finezja jest moją ikoną. O kurde, jak się tutaj zebrali. Skubańcy, no dobra. Oczywiście, jeśli byście chcieli, żebym dubbingował Yasuo w LoLu, to wysyłajcie Riotowi wiadomości, ja chętnie podubbinguję. Dobra, jestem gotów na to. Jestem lekki jak wiatr! Bałem się tam wskakiwać, bo ten pajek to trochę mnie przeraża. Nie chcę swoich statów popsuć.
A może mogłem jednak podjąć to ryzyko. Ryzyko wiatru. Wietrzyste, zamaszyste ryzyko. Zował mnie nosorożec. Pomimo tego, że mój ruch wietrzny jest jak... Mój ruch wietrzny jest jak widowanie. Albowiem zachodzi wiecznie. Ech. Nie wiem, to miało być mądre, ale... No nieważne. Gdzie wy jesteście? Wasz las należy do mnie w tym momencie. To nigdy nie było wasze. To zawsze było moje. To było coś nowego. No ty wariaciku, ty. Ty też jesteś ninją. Znaczy ja nie jestem ninją w sumie. Nieważne. Dobra, to jest moje. O, siema gruby. O kurde. No i co teraz? No i tyle. Wiecie, dlaczego w ogóle to się wydarzyło tak, jak się wydarzyło? Ja wam zdradzę. Zdradzę wam jako mistrz wiatru. Wydarzyło się tak dlatego, w sensie dlatego mnie gruby przyciągnął do siebie, bo włosów nie ogoliłem. Mnisi uczyli mnie. O, dlaczego tutaj nie mogłem przeskoczyć? Chyba się tak nie da, no dobra. Jakoś inaczej się to robi. No dobra, nieważne. W każdym razie mnisi uczyli mnie, że trzeba wygolić swoje lico. Znaczy, inaczej. Że trzeba wygolić swoją glacę. Chociaż w sumie jak wygolisz łeb, to dopiero jest na glacę chyba. No nie wiem, jakiś taki slang jest gdzieś w powietrzu. W każdym razie, gdybym miał wygoloną glacę, to bym mnie nie złapał za włochy. A teraz mam włochy do pachy. No nieważne. Droga Japończyka jest tylko jedna. Do lasu. No tutaj darmowe złoto nawet jest. Wszystko zostawili, żeby mnie przywitać. No i nie ma ich. Gdzie oni się tutaj zapędzają? Może chowają... No, znaczy Z. Wiadomo, gdzie jest Z. Ale... Dobra, biorę im ten turet. He, fu, fe, ta, ki, fu, fe. Hi, che. Dariuszku, idziesz tu do mnie? No to chodź. Poczekam na niego. Medytacja. Dobra, chyba jednak się go nie mogę spodziewać. Cokolwiek. O, maluszki przyszły. O, jest skalniak. Może robię go. O kurde. No dobra, walę się z wami wszystkimi. Chociaż z tym grubasem może nie chcę. Mam za dobre staty, żeby to strołować. Może mam taki wewnętrzny konflikt. A oni uczyli mnie w górach Soplicowa, że trzeba mieć wewnętrzną harmonię. Więc jeśli ja mam wewnętrzny konflikt, to się gryzie z naukami Soplicowa. Wielkie szczyty w Soplicowie. Tężnie w Ciechocinku. Zwiedziłem wszystkie 9 cudów świata. 10. cud świata... No, a zresztą nie ma. 1. cud świata to kobiece cycole. Nieważne, znaczy... konkretnej kobiety w tym momencie w moim życiu. Zresztą, co ja w ogóle mówię? Co to za temat teraz? Trzeba wrócić tutaj do treningu. No i co ty tu robisz? Zabłąkałeś się. To znik. No dobra. Może coś tu bym był w stanie wymyślić. Tylko ja się boję, bo ja nie mam za dużego doświadczenia w machaniu tą szabelką. Może teraz, może... Fa! Kefy! Ty! Cha! Co jest, Asza? Ty też chcesz? O, Pike! Kurde, ale mnie zwiesiło.
To może ktoś, kurde, nie mam gdzie nastakować swojego wiatru, żeby było łatwiej. Dobra, chodź tu, chodź tu! Za daleko są. Jak to zrobić? Może ten bike oddzielił się. Tak! Ta! Wiatry północy! O, tak. No dobra, nieważne. Zamysł był bardzo wartościowy. O, boicie się. Teraz ja się trochę boję. Chodźcie tu, ja was zaraz wyklikam. Mam nadzieję. Muszę jakoś nastakować to Q na czymś, ale nie wiem jak i nie wiem gdzie. Dobra, może spróbuję. No, nie trafiam w nic. Kurde, no. No nie mam nic. Dobra. A, cholera jasna. Zgubiłem niedauki Chińczyka. No ewidentnie to nie jest droga harmonii, którą obrało moje serce. Moje ciało nie posłuchało serca i dysbalans. No niestety. The Inferno Blazes. No i spalili nam dom leśny. Ja tam spotykałem się kiedyś z moją lubą. Dopóki nie obrałem drogi Chińczyka i nie porzuciłem takich wartości jak miłość. Teraz liczy się tylko harmonia w moim sercu i wiatr w mojej dupie. Żeby nie było, wczuwam się w rolę. Jeśli moja kobieta to ogląda, to mnie zabije. Nie? Także od razu to prostuję. Który następny? Ty też? A jestem wkurzony, co? Wydaje wam się, to jest harmonia. To jest gniew, który harmonizuje się z moją brodawą. Teraz by się przydało ulti. Kurde, zabrali mi killa. Dobra, to ja bym im zabrał killa, tak naprawdę, gdybym to wziął. No i pięknie. Tylko zapominam o tej ścianie, nie pamiętam jak się jej używa. Dobra. Kto jest następny, żeby mógł pomścić swoją dynastię Chińczyków? Chińczyków, Chińczorów, no nie wiem już co powiedzieć. Nastakowałem. No i proszę bardzo. Jeszcze muszę zrobić jakieś ulti moje wspaniałe. Gdzie oni się tutaj? O. No niech się kto jakaś starenka zbłąka tutaj, to będzie dobrze. Może wiedzą. Nie wiedzą. O! Szybko! Ba! Ki! Py! Ale mnie zwiesiło! I zabiłem! No to dobrze. Dobra, idźcie sobie stąd. Nie wiedziałem, że was tu tyle jest. Chcecie poczuć wiatr? To zaraz tu Reda zrobię i wam pokażę, jaki pierd z tego wyjdzie. Ki! Fa! Sorry, nie pił! O Boże drogi, jakim ja jestem słabym Chińczykiem. Chociaż nie jestem słaby. Mam 10-2 i 190 CS w 24 minucie. Także mam 190 CS w 24 minucie. Jeśli we mnie wątpisz, to źle robisz, sucie. Chciałem zarymować, wiem. No, tak wyszło, że wyszło jak wyszło. W każdym razie Chińczyko znajdzie swoją drogę. Harmonia jeszcze zagości na świecie. Może wystarczyło po prostu kupić sobie harmonijkę i nie musieć chodzić z tych wszystkich treningów w Soplicowie, w Ciechocinku i w Sutetach i gdzieś tam indziej jeszcze? Może tak trzeba było zrobić, a teraz już jest za późno.
Teraz trzeba harmonii szukać w zabijaniu. Że jakiś split push. No, tutaj są kampy na razie. Ciafuki! Ale jestem wnerwionym chińczorem. Jak tak już użyję tej szabelki kilka razy, to gniew narasta. Jest tutaj, o jest buf. Dokładnie sobie stoi tu. Gdzie oni są? O jest tu cel jakiś. Cholera, dobra, ścianę mu położę. Jak dobrze jest oddychać takim zabójstwem. Dobra, podjął się. Kolejny. Tylko jak go trafić? Muszę go jakoś przycelować. Ja go zabiję jeszcze. Jak podejdzie, to go zabiję, przysięgam. Na Chińczyka dynastię. Ale nie podszedł. Mądry jest bardzo. Ja też bym nie podszedł w takiej sytuacji. Ale ten jest głupi. Jak tylko wejdzie w zasięgi mojej szabli, to pokroję mu cycole. Ale nie odważy się. Nie ma opcji. Także harmonia Chińczora została zachowana. A ja teraz zerwałbym gruchę, ale niech on sobie weźmie ją. A ja pokonam smoka. Zabrali mi go. O! Dobra, bijemy się. Chodź tu! No chodź tu, O, złapał kogoś! Złapał! O Boże, dobra, zabiję ich wszystkich. O nie! Droga smoka! Zawiodłem moich przodków. A teraz mi się tak skojarzyło w sumie. Bo ostatnio rzuciłem taki tekst i chciałbym się nim z wami podzielić. To będzie taki gratis. Jeśli ktoś grał w Diablo 2, albo ogólnie w Diablo, to może zrozumie ten żart. Bo ja ostatnio wymyśliłem świetny pocisk na samego siebie. Pocisk brzmi następująco. Jesteś tak stary, że jak ktoś w Diablo dociera na szczyt Areat, to musi z tobą walczyć. Bo na szczycie Areat byli starożytni. Dobra, nieważne. No, nieważne, to taki żarcik, bo się respiłem długo. Żeby było więcej, żeby się działo, więcej dynamiki Chińczyka. Ja już powracam. A gniew w mojej prawej brodawie narasta. Lewa jeszcze ma jakąś litość, ale prawa już nie. A? Może zaraz? Mogłem ultować, chociaż nie, to było głupie. Ha! Kurde no. Jakbym miał flesza, to bym to ładnie zrobił. Malfight w ogóle nie ultuje. Astronowałem, co? Dobra, czekaj, raz. Kogo tu złapać? Jeszcze tego dawaj. Ty, to była kwadra. To nieźle. To fajna zabawa. Ciekawe, czy byłbym w stanie pętę zrobić taką postacią. Chyba raczej nie. A może? Koszykarzu. Pozwolisz mi na to, czy nie? Może jakbym go zdejmował, jakby mi Asze pomogło, ale Asze mi nie chce pomóc. Dobra, dewuję sam.
Uderzyłem turet raz. Nie wiem, czy to coś zmienia, ale... No ale dobra. Próbowałem. Najważniejsza jest próba. Tak mnie uczyli w Soplicowie. Tak sobie myślę, czy pęta jeszcze jest możliwa? Mam nadzieję, że tak. Jeśli jest możliwa, to może się wydarzyć. Jeśli może się wydarzyć, to jest szansa na szczęście. A jedna pęta w grze to harmonia. Kiedyś mój kolega w liceum opowiadał taki żart. Oral B, anal cacy. I to był cały żart. Także no. Czyżby to była moja pęta? Już modły, już medytacja jest. Jest pierwszy target. Teraz trzeba celować celnie. Ja tankuję tego barona. No to już pęty nie będzie z tego. Także ja stąd idę. O, ten przyszedł do mnie. No to jest triple jednak z tego. I tu jeszcze jest chłop. Może go dogonię. Ale jak? Może dashing through the snow? Pewnie nie mogłem. Dobra. Big Daddy. To już zapowiada się, że będzie koniec. On jest mój. Fia! Lubię dobijać kile. A wy? O dobra, droga Yasuo. Taką drogą trzeba podążać. Oni mnie korcą trochę. Dobra. Fia! Chodź tu! Proszę bardzo, kurde, kolejna kwadra. No dobra, szkoda, że nie pęta, ale naprawdę dobrze się bawiłem. Mam nadzieję, że nie cringe'ujecie tak mocno. Chociaż w sumie cringe'ujcie, bo cringe to zdrowie. Także żegnam się z wami. Yasuo w prawdziwym życiu. Do następnego. I zostaw suba. I wpadaj na streamy.